Arek, czy przez 2 tygodnie można stęsknić się za emocjami, które niosą ze sobą ligowe mecze? Na pewno czekamy na te ligowe spotkanie, bo 2 tygodnie przerwa na reprezentację. Ciężka praca była, ale jednak bez meczu, a mecz to jest święto. Coś dodatkowego robiliście w tej przerwie na reprezentację? Coś trenerzy próbowali korygować? Może coś zmienić w tym trybie pracy? Myślę, że trenowaliśmy podobnie jak zawsze, czyli ciężko nad aspektami fizycznymi, a nad taktycznymi nie będę mówił, bo przeciwnik może to będzie oglądał i przeanalizuje jeszcze coś. Arek, do Lubina przyjeżdża wymagający rywal Wisła Płock. Taki zespół, z którym Zagłębie ma tak naprawdę rachunki do wyrównania, bo te mecze z Płockczanami w ostatnim czasie układały się różnie. No ostatnio wygraliśmy, jak byliśmy w tej drugiej ósemce na Płocku, ale jak pamiętam u siebie mieliśmy problem z Płockiem zawsze, bo to jest taki niewdzięczny rywal. Dobra drużyna ma naprawdę niezłych piłkarzy i trzeba uważać jak w każdym spotkaniu, bo każda drużyna jest w stanie wygrać z każdym i trzeba podchodzić tak samo jak do każdego spotkania z maksymalnym zaangażowaniem i zobaczymy co będzie na boisku. W Wiśle doszło do kilku zmian personalnych, odszedł trener Kaczmarek, odszedł Piotr Wlazło, został Dominik Furman. Ty myślisz, że Dominik Furman to taka centralna postać Wisły Płock, czy jednak są inni zawodnicy, na których trener Brzęczek będzie opierał grę? No na pewno pościągali troszeczkę zawodników, ta drużyna się zmieniła od tamtego roku i było dużo ruchów transferowych, ale tak jak powiedziałeś, że Furman jest tak naprawdę centralną postacią, w tym środku to klei wszystko i trzeba będzie uważać, ale mają też naprawdę niezłych piłkarzy innych, bo Mery Baszwili tak samo pokazał w naszym spotkaniu, że potrafi grać piłkę i naprawdę jest sporo piłkarzy, mają kilku napastników też ciekawych, więc po prostu my musimy zagrać swoje i Wisła Płock będzie musiała się dostosować do naszego stylu tutaj u nas, bo chcemy podtrzymać tą dobrą serię u nas na stadionie i wygrać to spotkanie. Arek, Wisła jeszcze nie znalazła tego swojego takiego stylu gry i rytmu meczowego, do którego przyzwyczaiła w zeszłym sezonie. Na pewno każda drużyna chciałaby ustabilizować swoją formę i przede wszystkim mieli też czas teraz na reprezentację, tam poukładać klocki tak naprawdę, ale my tak samo mieliśmy czas na to, aby poukładać naszą grę jeszcze bardziej i potrenować tak samo. Każda drużyna chce wygrać każde spotkanie i 3 punkty są naprawdę bardzo cenne w każdym spotkaniu, bo jak wiemy nie będzie podziału punktów i każdy walczy o tą górną ósemkę, o pewny byt. Więc Wisła Płock tak samo tutaj przyjedzie, grać o wszystko, ale zrobimy wszystko, aby wygrać to spotkanie tutaj w Lubinie.